Witam Was w kolejnym materiale z serii Q3. Dzisiaj porozmawiamy trochę o nagrywaniu filmów przy pomocy tego malucha oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy to w ogóle ma sens, ponieważ zdania w sieci są dosyć mocno podzielone. Zaczynamy od specyfikacji, która robi imponujące wrażenie, a wszystko to jest zapisywane na kartę SD. Jeżeli kogoś interesuje temat akcesoriów, to odsyłam do osobnego filmu na tym kanale, odnośnik będziecie mieli w prawym górnym rogu ekranu. Oczywiście, będzie można również posiłkować się rekorderem zewnętrznym, jednak według mnie jest to średnio wygodne z racji na gabaryty Q3. Plus należy pamiętać o tym, że tutaj nie mamy żadnej dedykowanej klatki, więc szkoda by było uszkodzić załóżmy stopkę albo załóżmy wejścia w aparacie. Wprawdzie są jakieś custom plate, jednak one nie spełnią roli w 100%. Kolejną bolączką jest brak wejścia na mikrofon, co w dzisiejszych czasach powinno być już standardem. Wprawdzie były jakieś tam głosy i plotki, że producent pracuje nad specjalną przejściówką, jednak chyba trochę to ucichło. Jeżeli chodzi o mnie, znalazłem bardzo proste rozwiązanie. Jest ono związane z najnowszymi mikrofonami Rode Wireless Pro. Osobny materiał jest również na tym kanale, znowu odsyłam Was do filmu. Otóż nadajniki można zaprogramować w taki sposób, że w momencie, gdy je wyjmujemy z etui, one automatycznie zaczynają nagrywać dźwięk, albo możemy też zrobić tak, że w momencie, gdy chcemy jakiś klip nagrać, wciskamy dodatkowy specjalny przycisk i nagrywamy sobie ścieżkę audio. Jedyny problem później jest taki, że to audio trzeba będzie zsynchronizować, trzeba się posiłkować dodatkową aplikacją, jest to Rode Central, jednak według mnie jest to do zrobienia. Następnie mamy temat optycznej stabilizacji, która według mnie radzi sobie całkiem dobrze, do momentu, póki nie wykonujecie gwałtownych ruchów tym aparatem, ponieważ tutaj bardzo szybko pojawia się problem, który zwie się rolling shutter. I tutaj komentarze w internecie są dosyć nieprzychylne, też wielu użytkowników mówi, że Q3 pod tym względem wypada tragicznie. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że niektóre klipy jeszcze momentami idzie odratować na etapie postprodukcji, jednak warto mieć to na uwadze. Zresztą jak przyjrzycie internet, jest cała masa filmów poświęcona Q3, gdzie ludzie tworzą naprawdę niesamowite filmy, ale jak zwrócicie uwagę, jest wiele ujęć statycznych, ewentualnie ludzie posiłkują się statywem albo załóżmy gimbalem. W moim przypadku wygląda to tak, że lubię sobie coś na szybko nagrać z ręki, jakiś klip załóżmy do 10 sekund, ale patent jeszcze mam na to taki dodatkowy, że dużo materiałów nagrywam załóżmy w 60 klatkach, w 4K i później sobie mogę to zwolnić do dobre 50-60%, więc to już wygląda nieco lepiej, później jeszcze można to dodatkowo wystabilizować i tutaj naprawdę ciężko się do tego przyczepić. Autofocus działa naprawdę dobrze. Wiadomo, nie będzie to nigdy Canon czy Sony, na Q3 pod tym względem naprawdę daje radę. A z tego co założyłem, jest to również kwestia sporna. Jeżeli mogę coś tutaj podpowiedzieć, no to sposób działania autofokusa dobieramy do tego, co aktualnie znajduje się w kadrze. W moim przypadku wygląda to tak, że jeżeli nagrywam siebie albo nagrywam kogoś, no tutaj wybieram sposób rozpoznawania twarzy, rozpoznawania oka. Super jest to, że mamy priorytet lewe, prawe oko, możemy wybrać to przy pomocy krzyżaka. Tak samo zresztą jest, jak mamy kilka osób w kadrze, więc z jednej na drugą albo trzecią sylwetkę w każdej chwili możemy przeskoczyć. Zresztą tym bawiłem się trochę na mieście, jak w momencie, gdy wyszedłem z kadru, pojawiły się kolejne osoby, no to autofokus po chwili przeskoczył. Podobnie jest zresztą ze zwierzakami, tylko wiadomo, tutaj zwierzak musi być trochę większy, jeżeli chcielibyście robić jakieś małe ptaki z większej odległości, no to nie zawsze będzie to działało. Jednak w łazienkach trochę się tym pobawiłem i wypadło to naprawdę bardzo fajnie. Zresztą film o ustawieniach Q3 również jest na kanale, również Was do niego odsyłam. Jakościowo do obrazka nie można się w żaden sposób przyczepić, nawet jakby człowiek chciał. Wiadomo, mamy tutaj pełną klatkę, jest możliwość nagrywania w 8K, jest możliwość nagrywania w 4K. Zresztą na samym początku również pokazywałem Wam specyfikacje i sami widzieliście, ile jest różnych możliwości, jeżeli mówimy o późniejszym zapisie tych plików. Wiadomo, w moim przypadku wygląda to tak, że na co dzień używam loga, ponieważ to daje mi później najwięcej możliwości, jeżeli mówimy o edycji takiego materiału. Jeżeli zaś chodzi o nagrywanie, no to wiadomo, będę nagrywał w 4K, w 30 oraz 60 klatkach. Jeżeli jednak ktoś nie ma takiej potrzeby, myślę, że na spokojnie można tutaj używać profilu neutralnego, który w przypadku Q3 wypada naprawdę bardzo dobrze. Odwzorowanie kolorów, szczegółowość jest na najwyższym poziomie. Jeżeli mówimy o późniejszej edycji, to tutaj nie ma z tym zbyt wiele pracy. Jedyny niedosyt, jaki tutaj mam, to brak możliwości nagrywania w 4K w 120 klatkach. Wiadomo, z 60 fps można już zrobić jakiś slow motion, można to zwolnić o dobre 50-60%. Ten materiał już jakoś zaczyna wyglądać, jednak jakieś tam delikatne braki pozostają. I tutaj nawet zaryzykuję takie stwierdzenie, że byłbym w stanie zrezygnować z możliwości nagrywania w 8K, która naprawdę jest niesamowita, jednak na co dzień zbytnio jej nie używam.
No i też należy pamiętać o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii, jeżeli nagrywacie w 4K czy załóżmy 8K, to warto pamiętać o tym, że nawet te krótkie pliki po kilka sekund potrafią ważyć naprawdę bardzo dużo. Odpowiadając na pytanie zadane na samym początku tego filmu, dyplomatycznie powiedziałbym, że to zależy. Według mnie Q3 jest naprawdę bardzo fajnym narzędziem do nagrywania filmów, tylko trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami, które prędzej czy później pewnie zaczną się pojawiać. Zresztą ja wychodzę z takiego założenia, że jest to taki sprzęt, który wymaga ode mnie tego, żebym ja tak trochę się wysilił, trochę pogłówkował i trochę z nim popracował, a wyniki są naprawdę bardzo fajne. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle, widzimy się wkrótce, do zobaczenia.